kawa biała, duża. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy dzień sobie od kawy. Mamy dziś piękny dzień. Na jazdę, na wszystko. A ja sobie tutaj dzisiaj, czyli w poniedziałek, wyruszyłem z domu o godzinie 10. A co tam? Mam czas ze względu na to, że na 18 mam załadunek. Więc nie ma co za bardzo było. Na początku miała być zmianka, że na 14 w poniedziałek, ale potem widzę na zleceniu, że jest na 18. Się zapytałem, czy jest tak jak była mowa, czy jest jak na zleceniu. Jest jak na zleceniu. Więc spoko, mówię, kochanie, zostaję. O, świetnie. No. Więc tak to właśnie wygląda, że sobie w poniedziałek na razie póki co jest na razie zajebiście, bo nie ma takiego ruchu, aż jestem w szoku. Cały czas praktycznie na odcięciu się jedzie. A ty, kolego z transporterka, nie patrz w telefon, tylko jedź. I jeszcze mi e-toll nie działa. Raczej w sensie, w końcu sobie uruchomiłem aplikację. Ale nie o to chodzi. Miało to działać te moje ustrojstwo. Czyli ten BB Toolbox. Już trzeciego maila piszę do nich. Pierwszy był w sensie, dlaczego nie działa. Drugi, czy można podać jakiś numer telefonu kontaktowy, żeby można było z biurem obsługi, czy coś takiego, się skontaktować. To było wszystko w piątek. Zero odzewu. A dzisiaj, no, akurat jechałem, to też napisałem maila, kiedy będzie działać. Na razie póki co e-tola, przyznam się bez bicia, że nie tego, w piątek jechałem bez e-tola. No miałem nadzieję, że to ustrojstwo będzie działać. A też było napisane, żeby raczej w konfiguracji, żeby wykasować swoje konto, w sensie numer rejestracyjny, chyba chodzi bardziej o to, konto na etol.gov.pl. To miałem skasowane, ale no, przyszedł mail w czwartek z powiadomieniem pewnie nas wszystkich, że nie z ich przyczyn etol może nie działać na wszystkich urządzeniach. Tak pokażę. Znaczy nie pokazałem, ale tak do niej kurde pokazuję. No. Masakra. No ale no cóż. Większość transportu też ma taki problem, albo i gorszy. Nie wiem. Pewnie jeszcze niektórzy, jak idą na aplikacji, to pewnie niektórzy kierowcy nieuruchomione mają. No jedź pani, jedź. No kurde, po to ci tutaj ustępuje Biedronko. W sumie kurde, trzeba było ciebie przejść. No mniejsza z tym. No, ogólnie 10, jest 11, prawie 12, już w Mszczonowie się znajdujemy. Mam nadzieję, że na 17 z minutami dojadę do Jarosławia. I tam mam nadzieję, że szybko mnie załadują. I mam nadzieję, że jeszcze gdzieś dojadę. Gdzieś za Rzeszów. Na spokojnie. Na 9 godzin sobie pójdę. Nie mam co się spieszyć, bo na razie planu nie mam, ale już mam wszystko w domu pozałatwiane, więc mogę sobie i nawet w sobotę wrócić. A co? Bo tamten tydzień nie był za bardzo owocny, bo tylko 2500 zrobiłem kilometrów, czy 2800? 2,5 coś takiego chyba. No, więc mało owocny był przez ten kurde
przerzut 400 km, 450 km po Niemczech. Słabo. A miał być temat, raczej chciał mi dać temat, a ja mówię, że kurde, muszę wrócić, bo muszę osobówkę odebrać. Pochwalę wam się, co kupiłem, ale to na razie zostawię to. I co? Chyba nawet wspominałem o tym samochodzie, że kupiłem. Jakaś firma do mnie pisze. Więc jakaś robótka musi być. Nie wiem, dobra, mniejsza z tym. Inna spedycja do mnie pisze. Więc chciałem być w miarę wcześniej w domu, żeby szybko wszystko ogarnąć, a tak to mógł być temat do Francji z powrotem. Po Francji tam niby 6 czy 7 km, niby tak Seba mówił, że tylko tyle najwyżej, że po Francji będzie można się przejechać. Ciekawy byłby, kurde, w sumie. Po euro 30, kurde, z kilometra. Całkiem. Jak na takie standardy. Więc dobra, nie przedłużając. Idziemy. Oj, za dobrze szło ogólnie ze wszystkim, żeby coś się nie mogło zesrać, że tak powiedzmy. A już w Jarosławiu, podstawiony, poczekałem tylko 5 minut na podstawienie się, więc wszystko ok, elegancko, sykalofon. Tylko wiecie co? Jeszcze towar w produkcji. Nie mogę co poczekać. Powiedzieli, że jeszcze 8 palet brakuje. Coś takiego, 8 palet. Trochę słabo. Słabizna. Zgasi się, nie zgasi. Przeskoczyłem. Ty. O, to chyba najjaśniej jest. No, więc od razu już powiedzieli, że poczekasz. No dobra, no cóż, no. Mówię, idę spać. A, idź, my cię obudzimy. No to elegancko. Ciekawe, ile to się zejdzie, ten cały burdel. Tak już powiedziałeś, że się zejdzie. Ciekawe, ile ogólnie mają na godzinę robią palet. Jestem ciekawy. Ale no cóż, nie przeskoczę. Wszystko ładnie szło, aż do momentu, jak załadunek. No jest już 18 prawie. Ach, kurde. Słabo. Dobra, no nic, nie będę tutaj wam się wyżalać ani nic. Czekamy do punktu wyjścia, kiedy będzie. Nie chcę uruchamiać 15, nie chcę. O 10 do 11 mam czas. W nocy. To jeszcze sporo czasu jest. Mam nadzieję, że tego nie przegną. Dobra. Włączę się później. Później się włączę. Coś za dobrze, to idzie wszystko. Czegoś się obawiam, nie wiem dlaczego, ale coś mi kurde wisi na włosku. Ogólnie rzecz biorąc, udało im się w 2 godziny załadować. Nawet niecałe 2 godziny. Tu odprawa 35 minut. Godzina 20:30, ja wjeżdżam. No nic, no cieszyć się tylko, kurde, tylko się cieszyć. Wyjechać z Jarosławia, gdzieś tam za Rzeszów dojechać,
Kurde, śpiący jestem strasznie, nie wiem czemu. Wykończyła mi ta droga chyba. Jednak ta droga, kurde, ode mnie tutaj do Jarosławia. Fan fatal. Fan fatal. To taki fan fatal, że... Już dojeżdżając tutaj, to już byłem senny, no nie? A jeszcze zrobiłem sobie odcineczek. Właśnie go wrzucam na... Globalnie go wrzucam, o. Kurde. No nic, no dobra. Trzeba się cieszyć. Jechać. Odpocząć. I znowu jechać. Więc widzimy się jutro rano. No. Zobaczymy, o której w ogóle zatrzymam się. Nie, no kurde. W sumie jeszcze muszę zobaczyć, ile mam jazdy łącznie. Ale tak jest 2,5 godziny na pewno mam. Więc dobra. To do jutra. Dobra. Pięknie lato tej jesieni, co? Kurde. Ładna pogoda się zrobiła. No ja już ile mam? Dojechałem. Ile mam? 50 km do Krakowa? No. Całkiem dobrze, spoko. Wczoraj poszła ta droga. No, wczoraj jeszcze dostałem maila od BP Tool Boxa, że już jest usługa realizowana. Yeah. Tylko, że jeszcze nie mogę go uruchomić. Kurde. Jaja z tym metalem. Jaja. Kurde, muszę go umyć. Przecież wygląda jak stanowisko. Szczególnie tutaj wygląda jak... O jest. Jest. I to tylko... 2 tygodnie. Masakra. A też na tym parkingu było ostatnie miejsce. Tu za dupami. Śmiałem jeszcze jechać dalej, ale mówię, kurde, dobra. Nie, jest miejsce. Stoję. No tak to już bym musiał pójść na dychę, a nie chciałem dychy. Nie wiem dlaczego. No w sumie wczoraj pasowało na dychę pójść. Przejechać Kraków. Ale tam ja bym przejechał Kraków, tam jest jeden pierwszy mop, to tam pewnie bym nie znalazł miejsca, więc... Dobrze jest jak jest. O, może tak. Dobra, jeszcze z 20, z 15 minut pauzy. 11. Można jechać. Można atakować. Hamburg, o. O, to sobie najpierw zatankuję. Na Eurowagu dotankuje się. Na Iłowej chyba się sobie umyje samochód. Będzie dobrze. Będzie spok, co nie? A jak ma być? Jak nie? Dobra. Wyczekiwania godziny 0 i pędzimy. Auto zatankowane. Umyte. Można ruszać, tylko wszyscy i wszędzie mówią, że będzie padać. Wszystkie prognozy na to wskazują, że będzie padać. Ale należało mu się, oj, należało mu się kąpiel. A tutaj co? Nie wiem. Co tutaj chłopaki, które tworzą? Iłowa i będziemy kierować się do Niemca. Na razie wszystko elegancko idzie tutaj przy tym, przy krzywej, tam gdzie ten tankowałem, tam był kurde z wężka do jednego i jakoś to cienko szło, no ale szło jakoś, najważniejsze. No, jeszcze się świeci na czerwono. Skurnul jeden. No nic, ja będę już tego u Niemca, to spróbuję jakoś go wylogować. To moją aplikację, nie wiem czy tam trzeba aplikację wylogować. Na Etolu wyłączyć go, bo słyszałem, macie pisali, że już niby karty paliwowe działają. Można wskazać kartę paliwową i coś tam, więc może dodatkowe takie rejestracja, powiedzmy, potrzebna jest.
No dajcie mi wyjechać, kurde. Dobra, no tego puszczę. No za to mi tutaj wjadą. Ja nie mogę. Trzeba było, kurde, przed babą wyjść, wyjechać. A teraz to ja nie wiem, kiedy ja wyjadę. No i teraz se pyka. No dawaj, no ty, Jalisko, już. Dajesz. Kurde. Serio. O, mamusiu. Żałosne. Kurde, no jaki ruch jak na Marszałkowskiej. No ja cię pierdzielę, no zawsze wyjeżdżają, no. Dobra. Chyba się nie padł nieba ten stół. Mniejsza to. Och, no. Nareszcie czysta, kurde, ta szyba. Całe szczęście, no. Dobra. Zmagamy się z kolejnymi kilometrami. Pauza akurat wyszła. 30, wcześniej 15 robiłem na Eurowagu, tutaj 30 zrobiłem, więc znowu mogę jechać swoje, powiedzmy, 4,5 godziny. No prawie, że mam jeszcze 4,5 godziny, więc mam nadzieję, że daleko dojadę. Mam nadzieję. Dobra, no już wychodź. Wychodź. Bo tam już widać, że tam dużo osób, powiedzmy, dużo osób przycierało tutaj tymi oponami. Dotykało się opona. Kurde. No, więc mam nadzieję, że Hersprung to będzie, przepraszam, idealne miejsce. Ale mówię, to jeszcze, kurde, się okaże, jak to i w ogóle ta droga będzie. Na początku to liczyłem, że zielona, czyli ten za pierwsza pompa za Berlinem. Tam często gęsto rozpoczynałem tacho. Ale z racji tego, że teraz tutaj zrobiłem 45, to na dyszkę mogę sobie pójść, nie? I jak na dyszkę będę mógł sobie pójść, to mam nadzieję, że właśnie do tego... O, dwie kobiety jechały. Że dojadę do Hersprunga, ale to mówię, bo tutaj liczyłem do zielonej, a z zielonej do Hersprunga jest pół godziny jazdy. No, teraz zdobyłem godzinę jazdy, więc no powinienem dojechać, no tam chyba będzie najrozsądniejsze o tej godzinie, no bo tak jak liczę, no 4,5 godziny jeszcze prawie, 17, 21, 30 to już będzie, kurde, smutna godzina, żeby szukać jakiś parking rozsądny, a Hersprung jest autohofem dużym, kurde, przestronnym, więc tam powinienem dojechać. Liczę. Dobra, mobileczki, jedziemy.